Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Będziemy dzisiaj robić przegląd BMW 135i Coupe wersja Flexor. Jaki ten samochód jest? Przede wszystkim jest bardzo podobny. Właściwie to jest chyba te same nadwozie co w BMW 1M Coupe, która jest zresztą skrajnie innym samochodem, jeśli chodzi o osiągi. Tutaj osiągi mamy takie sobie. Mamy mocne nitro. Zobaczcie sobie. Ono jest jeszcze tutaj ulepszone poprzez skille, co pewnie widzieliście, bo no, każdy dostał właściwie ten samochód i pewnie myślicie, po co ja robię przegląd właściwie tego auta, tak? No bo niektórzy może za jakiś czas po prostu będą chcieli zobaczyć, jakie samochody były rozdawane na czwartą rocznicę powstania Need for Speed Worlda. I no właśnie, i po to jest ten przegląd, żeby ludzie też mniej więcej wiedzieli, jak samochód się sprawuje i czy on ma szansę właściwie rywalizować w jakiejkolwiek klasie lub na jakimkolwiek wyścigu. Przede wszystkim tak, no wszystkie te osiągi samochodu, te kiepskie przyspieszenie, taką sobie prędkość maksymalną rekompensuje mocne nitro, dzięki któremu możemy się rozpędzić nawet do 318 km na godzinę. To jest sporo. Skręt nie jest wcale taki zły, chociaż mógłby być dużo, dużo lepszy. To jest samochód, który był stworzony prawie że na początku powstania Worlda. I dlatego on nie prowadzi się tak jak te, powiedzmy, nowe samochody, chociaż najnowszy samochód do Worlda został dodany chyba z rok temu, albo i więcej, więc nowy tutaj w cudzysłów, ale no, nie prowadzi się tak dobrze, jakbyśmy tego chcieli, może tak. Chociaż nie jest też w sumie taki zły, ma po prostu, jak to się mówi, jest podsterowny, tak? Potrafi go po prostu wyrzucić nieraz z zakrętu. Jak widzicie, na autostradzie radzę sobie jakoś, ale też jakichś większych prędkości tutaj nie osiągam. No dobra, no to spróbujmy sobie przejechać jakiś wyścig na multiku, jeśli się uda. No i dobrało mi naprawdę niesamowitych przeciwników. Klasa A. Startujemy. Świetnie, ktoś został z tyłu, właśnie te same BMW, które ja mam. I jedziemy sobie na tyłach. No i zobaczymy, czy kogoś uda się tutaj dogonić. Włączmy sobie katapultę. Ja mam w klasie C moje BMW teraz. I rywalizuję z klasą A nawet. I jeszcze jest tu Golf 1, który jest jak śmiesznie, aż śmiga. Dziwnie to wygląda, jak takie padło jedzie. Ponad 200 na godzinę, co nie? Okej. Może się uda kogoś dogonić, nie wiem. 280 km na godzinę grzeje. Oj, trochę brakuje skrętu, hamujemy. Czy dogonię Golfa? Jest! Wyprzedziłem Golfa! Udało się. I teraz co? I teraz skrót. Doganiam klasę A, moi drodzy. Uwaga, uwaga. I nitro. I redy. Tak, redy. I nitro. Doganiam wszystkich. Ale czy ich przegonię? No nie wiem. Będzie ciężko raczej, bo tu jest już meta. Niedobrze. No nic. Trzecia pozycja. Prędkość 319 km na godzinę. A i miałem tutaj mocnych przeciwników. Wygrał Nissan Spec V. Podejrzana sprawa, ale dobra. Okej, sprawdźmy, jak BMW poradzi sobie w testach zdarzeniowych. Kurde, same BMW. No dobra, może być. Masakra, same BMW teraz będą jeździć po tych ulicach w Worldzie, co nie? Nie jest to aż taki zły samochód, kurczę, ale no, mógłby być trochę lepszy, trochę szybszy, tak? Szczególnie na ten, szczególnie na tą czwartą rocznicę, no bo to jednak nie przelewki, to już 4 lata ma ta gra. Ale nie jest źle, mamy tu samochód z dobrym, mocnym nitrem. No, jedź koleś, jedź.
i dosyć dobrze, no, ładnie wyglądającego, tak? Ładny bodykit mamy, ładne malowanie, skille i części wyścigowe, tuningowane, czy Gromlena, tak? Więc to jest naprawdę nieźle. Co ta korweta tu robi, nie wiem. No i tak, zderzyłem się. Zobaczmy, jak poradzę sobie tutaj. Powiedzmy, bum. No cóż, nie za dobrze, nie za dobrze. Jeszcze udało mi się z tego jakoś wydostać. Z molochem radzi sobie ok. Uwielbiam to, gdy jadę po prostu już ponad 200 na godzinę, a dalej łapie mnie policja. No to jest świetne. Nie no, 200 na godzinę nie, ale 150 jechałem i dalej policja, i dalej ten pasek się napełnia i policja mnie łapie. No to jest genialne. Jadę na ostatniej pozycji. Myślę, że na wyścigach sobie poradził ten samochód całkiem, całkiem dobrze. Chociaż gdyby były bardziej kręte trasy, no to mogło być mogłoby być nieciekawie. Chyba, żebyśmy naprawdę bardzo dużo nitra używali. Natomiast myślę, że samochód bardzo by był dobry na dragi w klasie C. No bo przecież ma mocne nitro, tak? Przyspiesza tak sobie, ale na dragach w ogóle przyspieszenie to jest mało ważne, jeśli mamy mocne nitro. Używamy double shifting i normalnie jesteśmy na mecie. Zobaczmy sobie z molochem. No z molochem to wiadomo, że dobrze sobie poradzi. Ale i tak mocno mnie tutaj zahamowało, nawet z molochem. No nic, udało mi się jakoś tutaj przejechać ten chyba najtrudniejszy obszar w tym pościgu, tej ucieczce drużynowej. O, o, o! Ojej, kocham Need for Speed Awarda. Także no, radzi sobie całkiem nieźle, no kurczę, tylko nie jest to i tak najlepszy samochód. W porównaniu do tego BMW 1M, który po prostu wymiata, nawet w klasie A jest to dobry samochód, no to tutaj mamy te osiągi dużo, dużo gorsze. To jest samochód dedykowany zdecydowanie do klasy C i nie wyżej. Jeśli go wbijemy do klasy B, no to może być problem, bo tam już niestety mamy samochody dużo lepiej skręcające z lepszym przyspieszeniem. A w C jeszcze może sobie poradzić z takimi, może rywalizować z takim Mitsubishi Eclipse'em GST. Chociaż GST trochę może lepiej skręca, o. Nie wiem, może przyspieszenie ma też lepsze, ciężko stwierdzić tak na czuja, ale to są takie różnice, no minimalne, można powiedzieć, tak? O. No kurczę, jestem cały czas ostatni, no to nieźle sobie radzą te pany z przodu, albo i panie, nie wiem kto tam jedzie. Samochód, tak w odczuciu, jak się nim jedzie, to nie jest ani ciężki, ani taki super lekki. Jest po prostu taki średni. Tak jakby właśnie tworzone wszystkie samochody kiedyś do Need for Speed'a. Na przykład teraz, no jakiś czas temu właściwie, to jest, można powiedzieć, nowy samochód, Jeep Grand Cherokee. On jest SUV-em, jest to wielki samochód, a skręca bardzo dobrze w Wordzie. I no takie cienkie małe osiągi, prawda? A jest ogólnie w odczuciu, jak się go prowadzi, bardzo lekki, chociaż powinno być zupełnie odwrotnie. No i dojechałem. No tak sobie poszło, nie było tak źle, to nie jest aż taki trudny pościg, ale w testach zderzeniowych wyszło raczej tak sobie. Mogłoby być lepiej. Okej, okay, i ostatni wyścig to będzie drag. Właśnie sprawdzimy, jak na dragu sobie radzi. Okej. Okay. O, tak sobie. Ej, co ja zrobiłem? What the hell? Ale spieprzyłem. Ej, mogłoby być dużo lepiej, gdybym miał tutaj skille na draga, na dragi, nie? Zobaczcie, nawet bez skillów na dragi udało mi się tutaj kilka razy double shifting użyć. Nie no, myślę, że na dragi to może być naprawdę dobry samochód. Zobaczcie, ten gościu, który mnie tutaj wykiwał, ma ulepszenie przełożeń, no to na pewno mógł double shifting więcej używać. I osiągnął nawet 301 km na godzinę, a mój samochód nie jest wymaksowany i na pewno myślę, że ta BMW bardzo dobrze będzie się nadawać na ten drag w klasie C. No dobra, no to chodźmy sobie teraz do warsztatu. Zobaczmy, jakie mamy części dostępne tutaj, części wizualne i tak dalej. Chodźmy sobie tuning, warsztat z częściami.
Wow, zobaczcie na to. Mamy aż 4 pakiety Kaloserii. To rzecz niespotykana. Mamy taki pakiet. Mamy takie coś. Jest sporo, kurczę, naprawdę, jestem w lekkim szoku, bo myślałem, że to jest dosyć unikalny samochód i za wiele tutaj nie będziemy mieli dostępne. Jeszcze takie coś, wow, no to jest nieźle pod tym względem. Spoilery. No spoilery to wiadomo, to takie zwykłe. Ja bym tu wsadził jakiś, nie wiem, prosty. Taki też nie wiem, jaki tu mam wsadzić, szczerze mówiąc. O, może być taki. Albo nie wiem. O, taki nawet. Coś takiego bym może dał. No i mamy 4 za kasę z gry. Wyglądają one tak. Masek nie mamy żadnych, niestety. No i u dealera samochodowego tego samochodu nie ma. Zobaczmy sobie aktualnie, jak to wygląda. No podejrzewam, że nie ma, no bo nie ma. Gdyby był, to bym go miał pewnie w swoim garażu. Wcześniej, tak? A to jest BMW. A nie, jest, ale do wypożyczenia. No ale tej wersji nie ma, tej takiej mojej, tak? Znaczy naszej. Wszyscy przecież dostaliśmy tą wersję, do cholery, nie? Ojej, dobra. Czyli BMW Flexer. Do czego by się nadało? No ja bym powiedział wam, że zdecydowanie jest ten samochód dedykowany na dragi, do klasy C. Tylko musicie go trochę ulepszyć tymi skillami i tak dalej. I może być nawet całkiem dobry. A ja wam bardzo dziękuję za wyświetlenie, że byliście ze mną, trzymajcie się i do zobaczenia, na razie, cześć.